tym poradniku zajmiemy się ostrością selektywną. Jest to nowa funkcja, jaką oferuje wersja X4 programu Corel Paint Shop Pro. Mam tutaj zdjęcie, na którym użyję ostrości selektywnej. W tym celu wchodzę na efekty, efekty fotograficzne, ostrość selektywna. I tutaj. Pojawiły się tutaj linie, za pomocą których będziemy tworzyć całą procedurę tworzenia ostrości selektywnej. Ja chcę, aby ostry był most, więc podnoszę nieco wyżej. I teraz obrócę to w prawo. Właśnie w taki sposób. Teraz troszkę tutaj zwiększę, ponieważ most po prostu nie jest w całości ostry. Ja chcę, aby właśnie mniej więcej cały był ostry. O, właśnie tak. Jeszcze troszeczkę tutaj wyżej. Troszeczkę jeszcze obrócę. O, właśnie o to chodziło, żeby cała linia była tutaj ostra. Dobrze, stopień rozmycia. Tutaj możemy zwiększyć stopień rozmycia, ale akurat nie będziemy tego robić, ale zademonstruję Wam, w jaki sposób to w ogóle działa. No, po prostu daje nam to taki efekt, że wszystko jest dużo bardziej rozmazane. Akurat nie w tym wypadku nie chcę tego. Nastawienie na 20. Wtapienie krawędzi. Tutaj zwiększymy nieco opcje, na powiedzmy 20-25. Po prostu chcę, aby było gładkie przejście, jak wtedy było takie troszeczkę zbyt dynamiczne. Chcę, aby było po prostu gładsze. Stawię na 25. No i jeszcze trzecia opcja, to jest scenie. Czyli po prostu, jak widzicie, te kolory są dużo jaśniejsze, ostrzejsze i bardziej wyraziste. Dlatego właśnie ustawione na takim poziomie. Jeżeli jest mniejsze natomiast, będziemy mieli takie kolory jak na pierwowzorze. Dobrze, ja zostawię na 90, ponieważ dało to naprawdę fajny efekt. No okej, okay. Już uważamy, że po prostu zakończyliśmy naszą operację. Klikamy na przycisk OK. W ten sposób utworzyliśmy ostrość selektywną na zdjęciu.